Patriotyzm na co dzień. Łuków 2020. Kilka miesięcy 2020 roku na terenie Łukowa realizowany był edukacyjny projekt mający zaciekawić mieszkańców historią miejsca ich zamieszkania, wybitnymi postaciami czy historycznymi już budowlami. Wieloletnią historię miasta przedstawiały Miejska Biblioteka Publiczna imienia Henryka Sienkiewicza w Łukowie, Stowarzyszenie Alternatywa dla Łukowa oraz Komenda Chówca ZHP Łuków. Patriotyzm Jutra 2020 to program, który był ogłoszony przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. Miejska Biblioteka Publiczna wspólnie ze Stowarzyszeniem Alternatywa dla Łukowa i chówcem ZHP Łuków wystąpiła do tego programu z własnym wnioskiem. Nasz projekt miał tytuł Patriotyzm na co dzień Łuków 2020. Od maja do niemalże grudnia podmioty te przeprowadziły w sumie 7 inicjatyw adresowanych do mieszkańców Łukowa w różnym wieku. O szczegółach opowiedzieli nam dyrektor biblioteki Ewa Wiśnicka oraz Arkadiusz Pogonowski ze Stowarzyszenia Alternatywa dla Łukowa. Między innymi w programie naszego projektu była realizacja gry miejskiej, zlotu harcerskiego, questu turystycznego, lekcji lokalnej historii oraz przemawiającego obrazem muralu, który nawiązywał do historii i współczesności miasta. Przewodnią myślą było to, zaciekawić młodych historią swojej małej ojczyzny. Projekt Patriotyzm na co dzień Łuków 2020 to ciekawa inicjatywa, fajnie przeprowadzona przy współpracy wielu środowisk, wielu osób i myślę, że przede wszystkim możemy być dumni z tego, że skorzystało z tego, z różnych form tego projektu skorzystało mnóstwo osób, szczególnie dzieci i młodzieży. Patriotyzm na co dzień. Łuków 2020. Pracownicy biblioteki, członkowie Alternatywy dla Łukowa oraz harcerze przeprowadzili grę miejską, test wiedzy, wydali turystyczny quest dla chcących aktywnie zgłębić historię miasta i losy postaci mieszkających tutaj w przeszłości. Z kolei zlot harcerski zorganizowany został w miejscu urodzin Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Natomiast na lekcjach ich uczestnicy dowiadywali się między innymi skąd pochodzi herb Łukowa, jacy królowie nadawali miastu przywileje oraz jakie zabytki zachowały się do dnia dzisiejszego. Projekt Patriotyzm na co dzień Łuków 2020 zwieńczony został finałowym koncertem, w trakcie którego podziękowano wszystkim zaangażowanym w przedsięwzięcie. Kiedy będziesz
że piękniejsze kwiaty rosną, że inaczej, że radośniej szumią drzewa. A jak jeszcze tak się zdarzy, że akurat będzie maj i że będą psy pachniały, sam do rymu dodasz raj, gdy ci szepnie ukochana jedno małe słówko ty. Ada, to nie wypada, tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych cech aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada, co rusz to wybryk, maskarada. Te skapady dzikie i te figle psie. Co ty robisz? Zmiłuj się! Na pierwszy znak, gdy serce drgnie, ledwo drgnie, a już się wie, że to właśnie ten, tylko ten. Drugi znak to słodki lęk, trzeci znak piosenki dźwięk, co się zada w ten złoty sen. Patriotyzm na co dzień. Łuków 2020. Honorowego patronatu nad szeregiem inicjatyw mających przybliżyć mieszkańcom Łukowa bogatą historię ich miasta udzielił burmistrz Piotr Pułdowski. Jego zdaniem współpraca pomiędzy jedną z jednostek samorządowych a partnerami społecznymi i organizacjami pozarządowymi to dowód na dojrzałość obywatelską wszystkich osób zamieszkujących naszą miejscowość. Łuków jest miastem ludzi przedsiębiorczych, bardzo aktywnych i ambitnych. Cieszę się, że Stowarzyszenie Alternatywa dla Łukowa wspólnie z harcerzami i biblioteką podjęły się tego działania. Nasze miasto jest miastem o bardzo bogatej historii, kilkusetletniej historii. Ta akcja dała szansę, aby tę historię poznać w nieco inny sposób niż ten tradycyjny, do jakiego przywykliśmy w ramach zajęć szkolnych. Udzielenie patronatu przez burmistrza dla tego typu przedsięwzięć to jest wzięcie na siebie również pewnej odpowiedzialności i pewnego obowiązku. I ta odpowiedzialność i mój obowiązek polegał na tym, że w dużej części tych wydarzeń brałem udział i miałem możliwość naocznie przekonać się o tym, jakie jest zainteresowanie i że ten sposób przekazywania historii jest bardzo dobry. Jak podkreślają organizatorzy, szczególnym wyzwaniem było poradzenie sobie w czasach panującej epidemii koronawirusa. Niemniej w dobie nowych technologii część wydarzeń zorganizowanych zostało w formie online. Rok 2020 upłynął pod znakiem zamętu ogólnie w Polsce, na świecie. My możemy powiedzieć, że my też mieliśmy swój zamęt, ale ten pozytywny. Zamęt edukacyjny, historyczny, związany z naszym
z naszym miastem. Między innymi nie mogliśmy spotkać się osobiście z uczestnikami testu wiedzy o Łukowie czy wszystkich lekcji lokalnej historii. Natomiast bardzo cieszymy się, że udało nam się zrealizować jeszcze w okresie, gdy były mniejsze obostrzenia epidemiczne, zlot harcerski oraz grę miejską. Chcieliśmy mocniej, bardziej, więcej. Niestety ograniczyło nas stan epidemii i te obostrzenia, które dotyczyły wszystkich. Niemniej myślę, że na tyle, ile mogliśmy, daliśmy 100% tylu osobom, do ilu mogliśmy dotrzeć. Zaciekaliśmy dzieciaki z przedszkola, zaciekawiliśmy młodzież szkolną i tą starszą. Wydarzenia nastawione na edukację i wzmacnianie świadomości historycznej mieszkańców Łukowa dobiegły już końca. Ich pomysłodawcy zapowiadają jednak, że efekty wspólnej pracy będą jeszcze długo widoczne w przestrzeni lokalnej. Niewykluczone także, że w przyszłości wszyscy ponownie połączą siły, żeby dalej promować Łuków i ziemię łukowską. Jest to naprawdę duża grupa ludzi, a jeszcze do kolejnych dotrzemy za pomocą kolejnych materiałów, które dzięki temu projektowi zostaną i będą używane przez mieszkańców chcący poznać historię miasta, ale też przez bibliotekę, przez nauczycieli historii i wiele osób, które będą chciały w sposób ciekawy, atrakcyjny odwołać się do historii swojego miasta. Chciałam bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom projektu za to, po pierwsze, że znaleźli czas, żeby wziąć z nim udział i za taką pasję zgłębiania wiedzy, poszerzania wiedzy o własnym mieście, o Łukowie. Projekt Patriotyzm na co dzień Łuków 2020 przechodzi już do historii. To koniec tego zadania. Mam nadzieję, że będą się pojawiały kolejne oddolne inicjatywy ze strony mieszkańców, ze strony stowarzyszeń. Serdecznie do tego zachęcam i ze swojej strony deklaruję, że na pewno w tych przedsięwzięciach będę brał udział, aktywny udział jako mieszkaniec. Również będę patronował tego typu zadaniom. Dziękuję bardzo za udział w tym projekcie, za dobrą współpracę Stowarzyszeniu Alternatywa dla Łukowa, łukowskim harcerzom. Myślę, że wszyscy możemy być bardzo zadowoleni i usatysfakcjonowani, że w tym trudnym okresie maj-listopad udało nam się projekt zrealizować i zapraszam do udziału w kolejnych naszych przedsięwzięciach, już pewnie w nadchodzącym nowym 2021 roku. Patriotyzm na co dzień. Łuków 2020.